Tragedia na S8. Jest nowe, szokujące nagranie. Do sieci trafiło nagranie z S8. W BMW zepchnęli tira z wiaduktu. Pod Warszawą na drodze ekspresowej S8 doszło do wypadku, w którym kierowca BMW uderzył w ciężarówkę i zepchnął ją z wiaduktu. Zginął kierowca pojazdu ciężarowego. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment zderzenia. Wypadek na drodze ekspresowej S8 wydarzył się w sobotę po południu w Nadmie koło Warszawy. W sieci opublikowano nagranie z tego zdarzenia. Jadące z dużą prędkością BMW uderzyło w tył samochodu osobowego, a następnie w lewe koło ciężarówki, która przewróciła się na lewy bok, po czym wypadła z trasy i runęła z wiaduktu. Wypadek w Nadmie. Nagranie trafiło do sieci. Wewnątrz pojazdu został uwięziony kierowca, którego wydobyli strażacy. Jak się okazało, mężczyzna zginął na miejscu, poinformowała PAP Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. Poważnie ranny był również kierowca osobówki, w którą uderzyło BMW. Kierowca i pasażer BMW uciekli pieszo z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Policja zatrzymała ich w niedzielę w Warszawie. Obydwaj mężczyźni byli pijani. Śledczy przeprowadzą badanie, aby sprawdzić, czy byli pod wpływem alkoholu również w momencie wypadku. Ustalą również, kto prowadził pojazd. Policja apeluje do świadków. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany przez policję. Jak przekazała Małgorzata Wersocka Gazecie Wyborczej, mężczyzna miał trafić do więzienia na 5 lat i 10 miesięcy za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i posiadanie znacznej ilości narkotyków. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i apeluje do świadków, by zgłaszali się z informacjami, które pomogą ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Zgłaszać się można telefonicznie pod numerem 47 72 47 259 i 22 776 20 21 lub osobiście w siedzibie KPP w Wołominie przy ulicy Wileńskiej 43A.